Żona dla taty. Odcinek 112. Występują: wkrótce wrócę. Obiecała pani się nią zająć. Nie wiem, co się dzieje. Pani wnuczka uprowadziła moją córkę. Na pewno wyjechała z Kataliną. Zabroniłam jej nigdzie nie zabierać. Zwłaszcza na motorze. Na motorze? Dokąd? Gdzieś poza Santiago. Dlaczego nie samochodem? Bo niczym się nie przejmuje. Co jemy na obiad? Hamburgery, frytki. A może coś zdrowego? Znam świetną wegetariańską restaurację. Idziemy? Przesiąkłeś medycyną alternatywną. Rośniemy i potrzebujemy witamin. Niech mama zdecyduje. Mam ochotę na hamburgera. Uważajcie. Nie odpowiedziałaś mi. Spróbujemy jeszcze raz? Nie wiem. Nie powinno się podejmować decyzji z pustym żołądkiem. Odpowiem po obiedzie. Luchin? Kogo ja widzę? Co tu robicie? Cześć. Jak leci? Skąd masz takie przebranie? Prowadzimy kampanię na rzecz ekologicznego uświadomienia. Fajnego masz tatę. Szkoda, że nasze drogi się nie zeszły. Widzę, że też się nie wyspaliście. Bawiliśmy się do samego rana. Mam prośbę. Do ciebie i do ciebie. Trzymajcie się z dala od mojego syna. Wystarczająco go skrzywdziliście. Nie chcę się wtrącać, ale wolę, żeby w ogóle nie kontaktowali się z małym. Idziemy. Kupiłem orzeszki ziemne. Żadna nie odpowiada. Boi się, że będziesz na nią krzyczał. Katalina jest taka nieodpowiedzialna. Jest największym lekkoduchem, jakiego kiedykolwiek znałem. Wsadziła dziecko na motor i wyjechała z Santiago. Robiłeś to samo. Proszę mi przypomnieć pańskie nazwisko. Alvaro Ríos. Pański klient nic w ten sposób nie zyska. Nie rozumiem, co pan tu jeszcze robi. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Ale jesteś, jako mój adwokat. Może ta sytuacja postawi Katalinę w gorszym świetle. Wyjazd z dzieckiem nie jest przestępstwem.
Ella tiene razón. To prawda. Matka ma większe prawa od ciebie. Jasne. Dokąd idziesz? Odnaleźć je. Nigdzie nie pójdziesz. Jeśli chcesz wygrać, nie postępuj pochopnie. Mam siedzieć z założonymi rękami? Przestań. Mała pojechała z matką. To wszystko. Gdzie się podział ten Argentyńczyk? Jest, Ciro. Ciro! Cześć. Możemy pogadać? Miałeś być na taksówce. Tak, ale przyszedłem o coś cię poprosić. Jesteś pewna, że to dobre rozwiązanie? Gabo nic z niej nie wyciągnął. To nasza ostatnia szansa. Do rzeczy. O co chodzi? O Celestę. O twoją narzeczoną? Nie jest moją narzeczoną, ale będzie nią, jeśli mi nie powiesz. Jak? To proste. Chcemy wiedzieć, czy na pewno jest w ciąży z Valentinem. Podejrzewamy, że to jedna wielka ściema. Zaczynam rozumieć, ale jak to sprawdzić? Zrobić test? Co mam z tym wspólnego? Dobre pytanie. Wszyscy wiemy, że masz na nią oko. Zacznij ją podrywać, zdobywać, a przy okazji wyciągnij informacje. Nie jestem Jamesem Bondem, aniołkiem Charlie'ego, ani inspektorem Gadżetem, żeby uwodzić kogoś, kto mnie nie pociąga. Zaczynam się denerwować, jąkać i nie nadaję się do tego. Nic z tego. Spokojnie. Oddychaj głęboko. To prośba przyjacielska. Jestem zdesperowany. Wyciągnij z niej prawdę. Błagam. Co mam powiedzieć? Kocham cię jak brata, ale nie dam rady. Poproś Adonisa. Ja się do tego nie nadaję. Zrób to dla mnie. Ze względu na sympatię, jaką mnie darzysz. Jedyne, do czego doprowadziliście, to gorące uczucie, jakim obdarzyłem tę oto dziewczynę. A dziś chcecie je ugasić. Nic nas już nie łączy? Spotykaliśmy się. To wszystko. Ale jestem zakochana w Valentinie. I póki tli się nadzieja, będę o niego walczyć. Cześć, Greco. Na pewno coś wiesz. Gdzie one są? Nie powiedziałam. Mów, co wiesz. Pojechała odnaleźć Blankę. Ale dokąd? Alicia sprawdziła rejestr konta bankowego Blanki. Wyszło, że robiła zakupy w Pitti Dangi. Podobno ty ją tego nauczyłeś. Zgadza się. Alicia chce zobaczyć się z babcią. Co w tym złego? Niby nic, ale martwię się, że Catalina jest sama z moją córką. Jest jej matką. Mogą być razem. Nie mają czego razem szukać. Na razie mam związane ręce, ale prędzej czy później rozdzielę je. Na zawsze. Pani Matilde? Tak? Pani poczta. Połóż na biurku. Dobrze się pani czuje? Nie lubię, kiedy wyjeżdżają razem. Jazda na motorze jest niebezpieczna. Motor i Catalina. Mam złe przeczucia. Uspokój się.
Pojechały na motorze. Całe życie tak jeździłeś. Zachowywałem środki ostrożności. Katalina jest nieodpowiedzialna. Daj jej szansę. Jest jej mamą. Nie denerwuj się i zajmij się restauracją. Adwokat powiedział, że sytuacja wkrótce się wyjaśni. Gdzie jesteś, kochanie? Nic mi nie jest, naprawdę. Nie mogłaś mnie uprzedzić? Właśnie to robię. O nic się nie martw. To będzie krótka podróż. Odnajdziemy Blankę i namówimy ją na leczenie. Nic mnie to nie obchodzi. Chcę wiedzieć, gdzie jesteś. Dam znać, jak odnajdziemy Blankę. Wiesz, jak ją wytropiłam? Po karcie kredytowej. Domyśliłem się. Muszę już kończyć. Obiecaj, że w razie czego od razu do mnie zadzwonisz. Obiecuję. Przysięgam, że codziennie myję zęby. Nie wyłączaj komórki. Dzwoniłem setki razy. Wiem. Kocham cię. Pa. Widzisz? Nic jej nie jest. Na szczęście. Niech Katalina się nią nacieszy, bo potem nie będzie jej widywać. Nie mów tak. Nigdy. Pyszne? Dobrze, że Ricky nie widzi, co jemy. Teraz jesteś ze mną. Pośpiesz się. Czeka nas długa droga. Przywykłam do jazdy na motorze. Mam na to sposób. Ricky nauczył mnie śpiewać, żeby mi się nie nudziło. Nucę sobie po cichutku. Zawsze tak robię. I wszystko, co ci Ricky każe. Cały czas o nim gadasz. Ricky to, Ricky tamto. Przecież to mój tata. Pytał o mnie? Nie. Był zły? O nic nie wypytywał. A to znaczy, że jest wściekły. Nie będę się tym przejmować. Co ja mam z wami zrobić? W końcu z żadnym z was nie będę mogła być. Co zrobisz? Pójdziesz do macochy? Byłabym z Kolombą i Dzidziusiem. Kolomba jest super. Sprytna jesteś. Zajmij się jedzeniem. Ktoś mi zamienił wspólnika. Nic podobnego. Wróciłem do formy. Prześcignął mnie w wyciskaniu cytryn. Niech zostanie przy owocach. Przy barze może wrócić do starych zwyczajów. Jesteś bezczelny. Lepiej idź nakryć na zewnątrz. Zapowiada się spory ruch. Aż miło popatrzeć. Znów jesteś przystojny. Chyba przesadziłaś. Stoliki. Już idę. Uciekaj. Pośpiesz się. Może pójdziesz do domu? W sobotę? Będzie potworny ruch. Ja zostanę. Spędź czas z rodziną. Naprawdę? Jestem ci winny kilka wieczorów. Pod warunkiem, że wcześniej wrócisz. Filo zostanie na straży. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? To niespodzianka. Jestem wykończony. Przygotowałem cały sektor. Czyściutko i wysprzątane. Teraz twoja kolej. O co chodzi? Z czym? Chodzi o wczorajszą noc, o nas. Zapomniałeś? Nie, było fantastycznie. Normalnie super.
Myślę, że powinnaś już przygotować drugi sektor. Chciałbym się przejść. Muszę sobie kupić gazetę. Adonis, podjęłam decyzję. Życie Genara biegnie w odwrotnym kierunku niż moje. Nie będę płynąć pod prąd. Pójdę, gdzie mnie los poniesie. Dałaś za wygraną? Rezygnujesz? Zostawisz mnie samego na placu boju? Pokonała cię niezrównoważona staruszka? Zdobyła serce starego, a ty nie? Sama nie wiem. Myślałem, że jesteś prawdziwą kobietą. Wiesz, co to oznacza? Przegraliśmy. Jesteśmy zgubieni. Koniec z nami. Nie zasługuję na taką burę. Nie zasługujesz? Powinniśmy być szczęśliwi na dobre i na złe. A miłość? Boję się przyszłości. Obawiam się, że Genaro nigdy mnie nie pokocha. Nie mówię o miłości, tylko o naszym honorze. Poświęciliśmy tyle czasu i mamy pozwolić załatwić się parze z Gredów? Co ty mówisz? Może nas nie pokochają, ale ich kasa będzie nasza. Adonis, jak możesz? Witam. Czyżby to był Lucin? Jak ci poszło? Bardzo dobrze. Prawda, tato? Prawda. A gdzie mama? Plotkuje z koleżankami. Maximo, zostaw nas na chwilę. Odprowadź małego. Muszę porozmawiać z tym młodym człowiekiem. Oczywiście, już się robi. Chodź ze mną. Siadaj. Chyba wiem, o czym chce pan ze mną porozmawiać. Zauważyłem, że Amparo dziwnie się zachowuje. Ukrywa coś przede mną. Lucin jest chory? Jako ojciec powinienem wiedzieć. Posłuchaj. Powiem prosto z mostu, ale musisz o tym wiedzieć. Słucham. Lucin to mój wnuczek. Nie jest twoim synem. Nie jesteś jego ojcem. Znowu coś kupiła. Pokaż. Faktycznie. La Serena. Co my tu jeszcze robimy? Stowarzyszenie Farmaceutów. To apteka? Duży rachunek. Zobacz, co tu jest napisane. Klinika. Źle z nią. Ursulo? Zapomniałeś czegoś? Nie. Mam wolne. Zrób się na błystwo i zabiorę cię, gdzie będziesz chciała. Poza tym czekam na odpowiedź. Zaakceptuję tylko twoje tak. Cześć, Antonio. Znów podrywasz moją kobietę? Dziś wychodzi ze mną. Greco zaprosił mnie wcześniej. Jest tutaj. Ma miesiąc.
Zajęte. Hola. Co tu robisz? Jak to co? Jestem ojcem. Mam prawo tu być. To, że chcesz odejść, nie znaczy, że odejdę od dziecka. Dokąd się wybieracie? Niedaleko. Mamy ochotę zjeść coś dobrego. Miałeś dziś pracować, więc od razu umówiłeś się ze swoim byłym? Nic mnie już nie łączy z Ursulą. Nie jestem tego taki pewny. Przestań się złościć. Możemy przecież pójść razem. Ja zapraszam. Idźcie sami. Zostanę z dziećmi. Nie bądź uparty. Słucham. Znalazłaś ją? Zachowujesz się jak szczęk. Chyba przesadziłaś. Masz adres? Nigdzie sama nie jedź. Jesteś za bardzo zdenerwowana. Już notuję. Jesteś z Alicją. Masz czekać. Katalina dowiedziała się, że Blanka kupiła lekarstwa w La Serenie. Źle z nią? Nie wiem. Zadzwonię do Flavia. To jest serduszko, widzicie? To obok to główka? Zawsze jest taka duża? Taka powinna być. Duża główka, małe nóżki i rączki. Nie powinieneś tutaj być. Dlaczego? To najlepsze, co mogłem wymyślić. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nikt mnie stąd nie wyciągnie. Zobacz, czy to nie cudowne? Twoja mama może umrzeć. Musisz ją ratować. Nie, przykro mi. Gdybyś była sama, pojechałabyś? Jedź. Ja zostanę. Zwariowałaś? O mnie się nie martw. Dam sobie radę. Nie boję się. Zaczekam na was. Nie mogę tego zrobić. Nie wiem, jak długo to potrwa. Zadzwoń do Greka i powiedz mu, żeby po mnie przyjechał. Do Greka? Na pewno się zgodzi. Sama nie wiem. Mama cię potrzebuje. Musisz ją uratować. Może umrzeć i nawet nie zdążycie się pożegnać. Masz do tego prawo. Tak, kotku. Jesteś taka dzielna. Nie chcę, żeby podróżowała w nocy na motorze. Już jadę. Powiedz Alicji, żeby się nie ruszała na krok. Ktoś puka. To pewnie Flavio. Jedź ostrożnie. Ricardowi nic nie powiem. Na razie. Cześć, Flavio. I co? Kupiła Bactrim. Ma zapalenie płuc. Zmora pacjentów z HIV. Jedzie do niej Katalina. Musimy kupić pektamidinę. Chcesz zmienić lek? Ryzykowne, ale musimy ją uratować. Jedźmy. Napijesz się wina lub piwa? Wody. Thank you.
Dochodzę do wniosku, że spotkanie z Wiktorem, Vasco i Celeste było naprawdę nieprzyjemne. Powiedziałam im, żeby zostawili Lucina w spokoju, bo mały już ma tatę. Co jest? Dlaczego mnie oszukałaś? Nie rozumiem. Dlaczego powiedziałaś, że jestem ojcem Lucina? Kto ci powiedział? Ja. Musiałem to zrobić. Ani Wladimir, ani Lucin nie zasługują na coś takiego. Nie możesz żyć, ukrywając prawdę. Wladimir, wybacz mi, proszę. Nie proś mnie o wybaczenie i niczego nie tłumacz. Nie chcę cię więcej znać. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Zaczekaj. Pokochałem Lucina. Zaufałem ci. Uwierzyłem. Miałem nadzieję, że stworzymy razem rodzinę. Że razem coś zrobimy. Tak mi wstyd. Zostaw mnie. Proszę, zaczekaj. Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo mnie skrzywdziłeś? Ja cię skrzywdziłem? Skrzywdziłaś Wladimira, małego i mnie. Sama jesteś sobie winna. Kogo ja widzę? Cześć, serduszko. Gdzie idziesz? Potańczyć. Czemu nie? Macie gości. Tak? Nie wracaj zbyt późno. I zgaś światło. Daj jej spokój. Co wieczór chodzi się bawić. Witam. Co tu robicie o tej porze? Częstuj się. Dzięki. Czekałam na ciebie. Adonis przyszedł zobaczyć się z Olgą. Jak miło. Dawno się nie widzieliśmy. Tak się przejęłam Kolombą, że na nic nie mam ochoty. Dlatego skazujesz przyszłego męża na poniewierkę? Bo nic nie mów. Mam niespodziankę. Dla mnie? Adonis, jaki piękny. Jest śliczny. Ale nie pasuje. Za mały. Nie szkodzi. Możemy go wymienić. Nie możemy, bo należał do mojej nieboszczki matki. Do matki? Spróbuj go wcisnąć. Adonis bardzo się postarał. Taki pierścionek daje się komuś, kogo się kocha. To dowód, że kocha panią tak mocno, jak pani jego. Lolita. Lepiej się nie wtrącaj. Po co tyle gadasz? Naprawdę. Wiesz, że cię kocham. Dziękuję. Jesteś taki słodki i szarmancki. Nigdy nie mówisz, że stara ze mnie baba.
patética, ¿no es cierto, corazón? Jamás. Przenigdy. Mi reina. Vamos a la casa. Jedźmy do domu. Odwiozę cię. Bueno, me voy. Muszę uciekać. W razie czego dzwoń. Oczywiście w sprawach Kolumby. Dobranoc. Pa. Bawcie się dobrze. Zapomniałaś, co ci powiedziałem? Nic się nie stało. Wybaczyłem ci już. Z czasem zapomnisz o tej kobiecie. Tak jak Olga zapomniała o tobie. Dziękuję za podwiezienie. Mogę chwilę zostać? Nie wracasz do pracy? Filomena zajęła się wszystkim. Wolałabym nie. Zrozum, nie chcę do ciebie wrócić. Ja też nie. Ale moglibyśmy napić się kawy i zastanowić nad imieniem. Przychodzą mi do głowy same okropności. Alcachofasio. Floripondio. Pomyślałem, że kawa oczyści mi umysł. Alkoholu już nie piję. Nie pijesz? Przecież jesteśmy w ciąży. Wszystko w porządku? Oczywiście. Dzwonię, bo prosiłeś. Jeszcze nie śpisz? Leżę w łóżku. Nie złość się. Całuję. Daj mi na chwilę Katalinę. Jest w toalecie. Nie chce ze mną mówić? Nie może. Wrócisz jutro? Tak. Znalazłyście Blankę? Mówię do ciebie. Wyperfumowałeś się. Lubię, gdy dbasz o siebie i nie śmierdzisz alkoholem. Znów wyglądasz jak gwiazda filmowa. Załóż tę białą koszulę. Za późno. Kolumba wcale na mnie nie leci. Nic na siłę. Wiesz, jakie są kobiety. Kocham cię. Ja ciebie też. Ucałuj ode mnie Kolumbę. Dobrze. Naładuj komórkę. Nie mam ładowarki. Na razie. Masz ucałowania. Jak się czuję? Co z tą kawą? Nic. Cześć, dzięki. Mała czarna? Nie. Na pewno? A może jednak? Idź już. Idź. Dobry Boże, dawno się nie modliłam, ale wiesz, że cię kocham. Wybacz, że okłamałam tatę. Źle zrobiłam, ale niektóre kłamstwa mają szczytny cel. A może nie? Miej w swojej opiece Katę i Blankę. Blanka jest bardzo chora i cierpi. Mama pojechała ją odnaleźć. Proszę, niech teraz nie pada. Tylko nie deszcz.
Już. Kupiłeś? Najsilniejsza dawka. Jedź prosto do La Sereny. Najpierw po Alicję. Co? Wytłumaczę ci później. Jestem wykończona. Ricky wycisnął ze mnie wszystkie soki. Ledwo się trzymam na nogach. Gabo, rusz się. Właśnie odkryłem, że po całym dniu pracy najbardziej bolą mnie łopatki. Chyba od noszenia tacy. Łupię jak diabli. Widzisz, jak tatuś haruje, żeby kupić ci mleko i pieluszki? Zostawiam was. Pogadajcie sobie. Pójdę spać. Do jutra. Cześć, Filo. Jestem taka zmęczona. Ja też. Marzę o łóżku. Moglibyśmy gdzieś podskoczyć. Nie mam siły. Zapytaj Pasquale. Może spać do południa. Idziesz spać? Pooglądam telewizję, a potem się położę. Naprawdę? Bo co? Tak tylko pytam. Idziemy do domu. Wychodzisz? Twoja torba. Zostawiasz miskę? Tak. Trzymajcie się. Buziaczki. Idę spać. Dzień dobry. Szukam pacjentki, która była u państwa kilka dni temu. Blanca de la Luz. Nie możemy przekazywać żadnych informacji. Ta osoba jest bardzo chora. Ma pani adres? Numer telefonu? Przykro mi. To ważne. Jest pani lekarzem? A wyglądam? Wyglądam na lekarza? Oczywiście, że nie. Jechałam całą noc, żeby tu dotrzeć. Gdybym była lekarzem, nie pytałabym, gdzie jest moja mama. Jestem jej córką. Spokojnie. Jak mam się uspokoić? Moja mama umiera. Bardzo panią przepraszam. Proszę mi pomóc. Błagam. Niech mi pani pomoże uratować mamę. Mamo. Mama? Mamo. Mama?
Wersja polska, Studio Company Warszawa. Tekst Paulina Malinowska-Kowalczyk. Czytał Jacek Sobieszczański.